Przy telefonie cały czas dr Rafał Brzeski, politolog. Dzień dobry, panie doktorze, raz jeszcze. Dzień dobry, raz jeszcze. Albo dobry wieczór, bo za oknami już ciemno. Już jest ciemno za oknem, no właśnie, dobry wieczór. Jeszcze trochę tak pewnie pobędzie, że będziemy się o 16 z minutami spotykać po ciemku. No dobrze, panie doktorze, my może zajmiemy się informacją, która nie jest najświeższą, ale wydarzyła się w ostatnim tygodniu, czyli blokada Wielkiej Brytanii, blokada Londynu, a dokładnie blokada tunelu pod kanałem La Manche i fakt, że w wyniku tej blokady utknęło na wyspach kilkadziesiąt tysięcy tirowców, którzy nie mogli opuścić Wysp Brytyjskich, bo Francja zażądała od nich nagle testu negatywnego. Jak zrobić test na środku autostrady, tego nikt nie wiedział. Sprawa chyba nie była czysto medyczna i nie wynikała tylko z paniki przed nową mutacją koronawirusa, tylko miała też inne polityczne i ekonomiczne podłoże. Miała mniej może ekonomiczne, miała przede wszystkim polityczne. Chodziło o Paryżowi, chodziło o danie po nosie Brytyjczykom i pokazanie im, co ich może czekać, jak wyjdą z tej Unii. Przecież wszystko będzie źle. I będą blokowani i będą zależni od Francji. Ale nie to podniosło mi ciśnienie w święta. Podniosło mi ciśnienie w święta, że tak powiem, polska operacja, to się później nazwało Zumbach, ale od pułkownika Zumbacha, ale na początku nie miało nawet jeszcze nazwy. Dlatego, że jako dziennikarza to irytację moją sprowokował fakt właściwie, jak można było przefujarzyć tak genialną media opportunity, to się mówi po angielsku, chodzi o to szansę pokazania się. No proszę Państwa, jaka była sytuacja? Od strony medialnej, redakcyjnej, dziennikarskiej, kilkadziesiąt godzin przed Bożym Narodzeniem, czyli Wielkim Świętem, kilkadziesiąt godzin przed trzema kolejnymi dniami świątecznymi, kiedy w redakcjach mediów informacyjnych panuje dotkliwy głód wiadomości. Przez trzy dni nic się nie będzie działo, no chyba że będzie wojna albo katastrofa jakaś wielka. Jedna z najważniejszych wówczas informacji i najciekawszych, bo pobudzających wyobraźnię, był ten gigakorek tysięcy ciężarówek wokół portu w Dover i wokół końcowego przystanku tunelu pod kanałem La Manche. No, od strony angielskiej pod kanałem angielskim. W tej sytuacji informacyjnej, proszę Państwa, w ogóle to jest, przerasta moją wyobraźnię. Wysłać ekipy medyczne do Dover. Mieć ratowników profesjonalnie odzianych w kosmiczne stroje antywirusowe, czyli takie białe, które też pobudzają natychmiast wyobraźnię. W jedną noc rozładować taki wymazowy korek tirów na podjazdach do przystani promowej w Dover. Dać po nosie Napoleonowi w Paryżu, czyli prezydentowi Macronowi. Zmusić armię brytyjską, żeby zamiast niecałych 300 ludzi, którzy pracowali tam, właściwie dreptali wokół wymazów w normalny dzień pracy w Wielkiej Brytanii, czyli Wigilię, bo w świecie anglosaskim to się nie obchodzi Wigilii, a Boże Narodzenie. Więc czyli w normalny dzień pracy, to polska operacja zmusiła armię brytyjską, aby skierowała do akcji ponad 1100 ludzi w Wielkie Święto, czyli w Boże Narodzenie. A potem wszystkim umieścić na Twitterze cztery zdjęcia zrobione komórką. To przecież woła o pomstę do nieba. To była gigantyczna medialna klapa. Francuzi wysłali tuzin strażaków w żółtych kamizelkach z napisem Saper Pompier i ich zdjęcia były wszędzie na portalach w Unii, w Zjednoczonym Królestwie, w Anglii. A gdzie były nasze rządowe służby prasowe? Gdzie byli fotoreporterzy? Gdzie anglojęzyczny serwis depeszowy? No ręce po prostu opadają. Wszyscy pod święta. Święta nikogo nie ma. Potem cały świat wie, że u nas biją LGBT.
ale nikt nie wie, że likwidujemy potężny kryzys ludzki. O Boże, no przepraszam. Niestety nadal mi rośnie ciśnienie. Moim zdaniem służby prasowe premiera, prezydenta, ministra obrony to, jak ta operacja wykazała, urzędnicy, a nie dziennikarze. Najwyżej dziennikarze z nazwy, ale nie dziennikarze z powołania, bo tak się dziennikarz z powołania nie zachowuje. Przecież trzeba wiedzieć, że w dzisiejszych czasach to w redakcjach nie ma już reporterów, którzy latają po mieście w zasadzie i szukają, węszą i szukają wiadomości. Teraz w redakcjach tak zwani reporterzy depeszowi, ja mówię o redakcjach informacyjnych, które przeszło 50 lat spędziłem, więc w tych redakcjach informacyjnych to w tej chwili siedzą dziennikarze i czekają, aż dostaną od rzeczników prasowych, od różnych źródeł, dostaną informacje lub sami je to znajdą w internecie, no ale w tym internecie musi coś być i trzeba to coś, jak się chce, ogłosić i zawiadomić, rozesłać. Gdzie jest, chciałbym wiedzieć, w każdym biurze prasowym naszych ministrów, a przede wszystkim premiera i prezydenta i w tym przypadku ministra obrony, czy jest tam w ogóle profesjonalna kamera wideo, a w najgorszym razie amatorska, wysokiej jakości, zawsze w pełnej gotowości, a cały personel, który jest tak zwany operacyjny, jest przeszkolony, jak się nią posługiwać. Przecież my mamy, gdzie jest profesjonalny aparat fotograficzny i też, żeby wszyscy ludzie byli przeszkoleni, jak robić zdjęcia, no, żeby nie zabrać na taką operację porządnego aparatu, porządnej kamery, no przecież, no nie wiem, to już jest, to przerasta moje rozumienie. W dzisiejszych warunkach technicznych, kiedy można wszędzie zrobić nagranie telewizyjne, zmontować się od razu, wysłać z komórki, gdzie się chce. Komórką można to wszystko zrobić, co kiedyś pan Michał Rakoń pokazał, ale on miał tą żyłkę dziennikarską i jak był na sali sądowej, to włączył i zakpił z sądu, dlatego że się spytał, czy można zarejestrować. Można, no to rejestrował, prawda? A że to szło od razu na antenę w Telewizji Republika, no to co innego. No. Potem była też się irytowana, ale to jest niezrozumienie możliwe. Zrozumienie z jednej strony, a ze strony sądu niezrozumienie potencjału, jak idei dzisiejsza technika. Przecież, czy komuś się wydaje, jak ja zaczynałem i byłem reporterem radiowym, to najnowocześniejszy wówczas magnetofon reporterski ważył 12 kilo. I z takim magnetofonem trzeba było targać go wszędzie na jakąkolwiek rozmowę. Więc to jest pierwsze. Drugie, możliwości przekazania drogą elektroniczną, bez drutu, jakiejś relacji reporterskiej, ja nie mówię o nagraniu to zapomnijmy, ale relacji reporterskiej radiowej to była maksymalnie 3 kilometry, ale to maksymalnie. No więc mamy w tej chwili nieograniczone, na drugi koniec globu to można przekazać błyskawicznie, bez większych kłopotów, tak? Można umieścić do odbioru w całym w internecie, gdzie jest globalny zasięg i tego nie wykorzystać. I potem się cieszyć, że media zachodnie, to tam brytyjskie, to tu pochwaliły. Tak jest. Daily Mail w połowie pół zdania, właściwie 7 słów chyba, o ile pamiętam, poświęcił, z czego te 3 słowa to, że to była żołnierze armii terytorialnej, wojsk terytorialnych. No to 4 słowa o tym, że byli tam, tak? A zdjęcia gdzie? A filmy gdzie? A filmiki nawet na lokalnych kęckich, w Kęcie, takich lokalnych informacyjnych portalach, to dopiero 3 dnia się cokolwiek pojawiło. To więcej było o ludziach i o Polakach, którzy przynosili jedzenie dla kierowców,
niż o całej tej naszej operacji, gdzie byliśmy od samego początku pierwsi. I gdyby nie rozładowanie tych podjazdów głównie do portu promowego w Dover, bo tam był największy korek, i do podjazdu pod ten Eurotunel, no to być może ten korek by trwał do dzisiaj jeszcze i nikt z tych kierowców by nie widział. I jeszcze nikt już w ogóle nie wspomina o tym. Ja tylko jedną informację, to w Polsce znalazłem, w jakimś dzienniku radiowym chyba, że nasz rząd wynegocjował rzecz, zdawałoby się, nie do wynegocjowania, a mianowicie zawieszenie dla tych kierowców jadących z Dover do Polski zakazu niemieckiego, bezwzględnego zakazu poruszania się ciężarówek w dni świąteczne. Przecież mieliśmy 3 dni po kolei, 3 dni świąteczne. A to zawieszono. To nasz rząd to wynegocjował. O tym już się w ogóle nie mówi, nawet u nas. Tak? No już się wyładowałem. To ja jeszcze dopytam, panie doktorze, w takim wypadku o tą warstwę polityczną. Co chciał ugrać Paryż i co ugrał Paryż tą blokadą wysp? Nic nie ugrał, przegrał. Dlatego, że proszę państwa, Paryż chciał ugrać to demonstrację. Chciał przymusić blokadą w ostatnich godzinach, żeby się bardziej spolegliwi przy negocjacjach, bo przecież to było jeszcze przed podpisaniem porozumienia, i że przy negocjacjach o porozumieniu tym rozwodowym. Chodziło, głównie chodziło o ryby, czyli o możliwości połaniania ryb. I na rząd brytyjski nie wpłynęli, ludziom, Brytyjczykom niespecjalnie cokolwiek pokazali, dlatego że Brytyjczyków, tych kierowców brytyjskich tam było, nie wiem, na lekarstwo, jeżeli w ogóle. Przecież oni zostali na swojej wyspie. To nie było zablokowany wyjazd z kontynentu do Wielkiej Brytanii, tylko z Wielkiej Brytanii na kontynent. W związku z czym dotknęło to wyłącznie kontynentalnych kierowców, w każdym razie w największym procencie. Nie liczyłem, nie wiem jak to tam wygląda, ale to jest w największym procencie. Znam te podjazdy doskonale, więc wiem, kto tam jeździ w takie dni wyjeżdżając z wyspy. I to jest klan. To jest klan tego zawodowy. No, więc w związku z czym nasz sukces jest rozpowszechniany w tej chwili po Europie za pośrednictwem kierowców, którym żeśmy umożliwili mniej lub bardziej w ogóle święta, choćby o część, fragment świąt z rodziną. Natomiast Francuzi, rząd francuski im zablokował możliwość świąt. W związku z czym oni nie kochają Francuzów. Zresztą komentarze są, no, powiedzieć, w mediach społecznościowych były to komentarze kierowców z Portugalii, Hiszpanii, z południa Europy, były delikatnie mówiąc kwaśne i niedyplomatyczne. Kilka komentarzy było adresowanych wręcz do prezydenta Macrona, któremu powiedziano, nie to gdzie ich mają ci kierowcy, ale co oni sądzą o ludziach, którzy w imię swoich ambicji niezaspokojonych traktują brutalnie święta i zupełnie prywatnych, nieznajomych ludzi i ich uczucia, uczucia ich rodzin, ich nerwy, ich, że tak powiem, dobrostan. O, to jest bardzo dobre określenie na to. No dobrze. Tak? To skoro mamy sprawę Brexitu, bo jest też porozumienie i ta turbulencja przy okazji zamknięcia tunelu pod kanałem La Manche nie przeszkodziła w tym, aby osiągnąć porozumienie, to jeszcze zapytałbym się o to, co, na jakie wydarzenie pan doktor oczekuje w nadchodzącym roku?
No to mnie pan zaskoczył. Ha, widzi pan, doktor. Ja oczekuję jednego. Na jakie wydarzenie? Jakie wydarzenie byłoby chyba najbardziej spektakularne, to mi jest łatwo powiedzieć. Wydarzeniem najbardziej spektakularnym, zresztą to się wiąże z następnym wydarzeniem, którego oczekuję z kolei. Tak więc najbardziej spektakularnym to jest, gdyby się okazało, że jednak prezydentowi Trumpowi uda się obalić obecny wynik wyborów. To by było najbardziej spektakularne, a ono się wiąże z tym moim oczekiwaniem, że oczekuję, że uda się opanować epidemię koronawirusa. Bo jeżeli, oczywiście świat nie będzie po koronawirusie, nie będzie taki sam jak przed koronawirusem, ale przynajmniej wówczas być może uda się zachować obecny układ sił gospodarczych. I to jest... Jeżeli się nie uda tego zachować, jeżeli na przykład Stany Zjednoczone, które są obecnie mimo szczepień nadal dziesiątkowane przez koronawirusa, to może być przewartościowanie gospodarcze, może być i przekierunkowania gospodarcze mogą być bardzo poważne. I jest trzeci element, ale on już jest nie na przyszły rok. A mianowicie rewolucja w komunikacji i w przemyśle samochodowym. Czyli koniec ropy i benzyny, a początek trakcji elektrycznej. I do tego jeszcze samochody autonomiczne i być może wtedy takie szantaże jak ten francuski nie będą miały tak wielkiej siły rażenia, bo nie ludzie, a maszyny będą stać w tych korkach i wtedy to już będzie znacznie mniej spektakularne. Ale korek będzie korek, proszę pana. I towarów tu nie chodzi nie o to, będzie, żeby... I też to może kogoś zaboleć, no ale już nie będzie takich obrazków, jak widzieliśmy ostatnio w Dover. Panie doktorze, tu stawiamy kropkę. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Słyszymy się za tydzień. To już będzie rok 2021. Zobaczymy, co on nam przyniesie. Panie doktorze, do usłyszenia. Do usłyszenia w przyszłym roku.